Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj zrobimy sobie fajną diagnostykę nakierowaną na narząd ruchu. Jest z nami Kuba. Cześć. Kuba jest zawodowo trenerem. Zna się na rzeczy, ale oczywiście dość mocno swoje ciało eksploatuje. Sporo ćwiczy, sporo trenuje. Więc ostatnio coś pojawiło w łokciu. Zgadza się? Tak jest. Co tam się dzieje? Ogólnie ból przy skrajnych zakresach. Czyli na pełnym wyproście i na pełnym zgięciu jest taki dość centralny dyskomfort. Ale ograniczenia ruchu nie masz specjalnie? Nie, ograniczenia nie ma. Tak, już tam przy kompresji, docisku jest to. Dokładnie. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać, że teoretycznie problem łokcia nie musi wynikać z samego łokcia, aczkolwiek zobaczymy, nie badamy jeszcze kup, więc może rzeczywiście coś w tym łokciu jest. Natomiast oczywiście nasze ciało są taki system naczyń połączonych ze sobą, i się często okazuje, że ten problem w łokciu, jeśli chodzi nawet o same ciało, może wynikać z problemów kompleksu barkowego jamy brzusznej szyi. Kończyn dolnych naprawdę jest możliwości bardzo dużo. Natomiast będziemy posługiwali się prostymi narzędziami z neurodiagnostyki i postaramy się dojść, co tu rzeczywiście się u kuby dzieje. Ok, czyli jak tak, robisz maksymalne zgięcie, czujesz dyskomfort? Tak, jest. tak. Wyprost, czujesz dyskomfort? Tak jest. Dobra, czy oprócz tego na przykład podczas jakichś ćwiczeń na siłowni czułeś, na przykład, że ta ręka jest słabsza? W jakiś sposób? przy wyciskaniu czuję jak jestem już przy właśnie, jak jest duży nacisk i jest kompresja mhm. nastaw to wtedy mam uczucie takiego jeszcze większe że już wtedy nie, nie musi być pełny zakres Mhm. Wtedy jest praktycznie cały czas dyskomfort. Dobra, okej. Okay. To jest bardzo fajna podpowiedź, bo możemy sobie zobaczyć, czy mamy jakąś dysfunkcję stawową za chwilkę. Ale na początku zacznijmy od prostych rzeczy. E, zobaczymy sobie w takim razie jeszcze na przykład, jeśli chodzi o kończynę górną, oczywiście bardzo dużo, e, duży związek ma odcinek szyjny. Poproszę na przykład teraz Ciebie, żeby zrobił sobie dużą rotację w stronę lewą i w stronę prawą. Okej, okay, dobra. I tutaj widzicie, że już mamy ograniczenie rotacji w stronę prawą, coś jest nie tak, możemy porównać sobie, czy jest to związane z napięciem mi się w obszarze choćby e, samego karku. O, tutaj też. O, dobra. Jest wniutko po stronie prawej. E, jeśli chodzi o doły nadobojczykowe, lewa strona, prawa, też jest obecny? No, trochę jest. tej strony. To jest spoko. To jest spoko. Także palpacyjnie i odczucia Kuby zgadzają się. Prawa strona jest gorsza. Eee, dobra. Eee, zobaczymy sobie w takim razie jeszcze jakby siłę eee, poszczególnych struktur w obszarze odcinka szyjnego. Możemy poprosić na przykład Kubę, żeby zrobił rotację w lewo jeszcze raz. To była ta lepsza strona. Utrzyma taką pozycję. Nie pozwól mi tej głowy skręcić. Działa fajnie. Druga strona utrzyma taką pozycję. O i zobaczcie tutaj te mięśnie trzymaj one nie działają prawidłowo, tak? Nie mają, może powiedzieć, siły, żeby wykonać prawidłową rotację w stronę prawo, co też widzimy w ograniczeniach ruchu. Dobra, mamy problem z łokciem, przejdźmy sobie do struktur mięśniowych po prostu, które tym łokciem poruszają, czyli jak biceps, jak triceps. On wykonuje zgięcie oraz tak, supinację, wykonuje zgięcie w stawie ramienno-upadkowym, wykonuje zgięcie w stawie łokciowym, utrzymuje taką rękę. W testach to mięśniowej ważne jest, żeby pacjent wykonywał ruch dokładnie tą strukturą, którą chce teraz badać, czyli żadnego zaciskania tutaj pięści żadnego Kombinowania w innych częściach ciała. Utrzymaj, proszę, taką pozycję. I ja teraz idę sobie do wyprostu wstawie ramionopodkowym, do wyprostu w stawie ołkciowym. Trzymaj. No i widzimy, że o mamy. Trzymaj. Słabiutko. Dla porównania zobaczymy sobie rękę po stronie przeciwnej. Trzymaj. Okej, okay. jest różnica. Fajnie pokazać to pacjentowi, dlatego że oni widzą OK, rzeczywiście. Nie jest to dziwne, że odczuwam dyskomfort, czuję, że ta ręka jest niestabilna, mam ograniczony zekres ruchu, skoro te struktury mięśniowe znowu nie pracują prawidłowo. Bardzo fajnie takie porównanie tutaj zrobić. Zobaczmy sobie też triceps jeszcze. Możemy go badać w takiej samej pozycji, tylko ja teraz oczywiście będę wykonywał ruch do zgięcia większego i w stawie napadkowym i w stawie łokciowym. Utrzymam taką pozycję. Trzymaj. Ok, i tu też widzimy, że jest średnio. Trzymaj. Dobra. Ta ręka bardzo fajnie działa. Jest to taki miękki, elastyczny opór, czyli widzimy, że mechanizm hamowania recyprokalnego działa prawidłowo. Przejdźmy w takim razie do ramienia. Zobaczmy sobie, jak wygląda tutaj po prostu zginacz. Trzymaj taką pozycję, nie pozwól. Tu też widzimy, że ze strona przeciwna, fajnie. Dobrze, że czasami pacjentowi zrobi taką jakby różnicę i testowanie z obu stron naraz. Trzymaj. To jest podobna siła. Jest różnica, no nie? Od razu ta ręka odpuszcza. E, dobra, Dodatkowo możemy zrobić takie bardzo ważne struktury dla stawu ramionu podkowego, jak na przykład mięsień piersiowy mniejszy albo najszerszy grzbietu. Szczególnie szerszy grzbietu jest bardzo ważnym mięsień. w sytuacjach, kiedy na przykład macie pacjentów, którzy mają z, e, jakiś problem ciasnoty podbarkowej, mięsień ten pociąga głowę kości ramiennej do dołu, dzięki czemu jest większej przestrzeni, więc w sytuacji, kiedy macie ograniczenie ruchu albo po prostu czujecie właśnie pacjenci czują ból tutaj, to warto po prostu sobie sprawdzić ten mięsień najszerszych grzbietu. Wstań na chwilkę. E, w w tej pozycji zobaczymy sobie najszerszy grzbietu. Najszerszy grzbietu rotacja wewnętrzna. Ty trzymasz rękę przy sobie. Ja będę ją odciągał do odwiedzenia, do zgięcia. I widzimy, że tutaj to jest do tej pory najsłabsza struktura, którą badaliśmy. Czyli widzimy, że trzymaj. Układ nerwowy Kuby w ogóle nie chce tego mięśnia zaangażować, więc widzimy, że bardzo dużo struktur wyhamowanych po stronie prawej lewa cudowna. Dodatkowo zbadamy sobie tak naprawdę ten staw łokciowy. Kuba wspomniał, że jak wykonuje jakieś ruchy, gdzie pojawia się kompresja, to czuje dyskomfort stawu łokciowym. Dokładnie co wykorzystuje tutaj proste zasady e, pracy na mięśniu wskaźnikowym. Utrzymaj w takim razie. E, jakąś pozycję, jakiś mięsień, który działał wcześniej dobrze, który był dobrze zarządzany przez układ nerwowy. Utrzymaj taką pozycję. Ok, mięsień ten jest normotoniczny. Cudownie, trzymaj w takim razie. Ja robię sobie tutaj kompresję. Co się dzieje? Od razu mamy wyhamowanie, czyli widzimy, że jakąś dysfunkcję stawową tutaj mamy. Ok, za chwilę już działa. Dobrze, bo to jest tylko tak naprawdę na potrzeby diagnostyki proste drażenie poszczególnych obszarów receptorowych. Utrzymaj. Dobra. Dodatkowo zrobię sobie trakcję trzymaj. O, a trakcja działa prawidłowo, czyli widzimy, że nie mamy dysfunkcji w więzadach torebce stawowej, więc tutaj jest jakiś problem stricte stawowy. Dobra. I ten problem stawy będziemy mogli sobie fajnie wykorzystać do tego, żeby znaleźć, jaka jest dysfunkcja w tym stawie łokciowym. Słuchajcie, zrobimy sobie bardzo fajny patent, który będzie polegał na tym, że my obciążymy jeszcze bardziej receptory, które były dysfunkcyjne. Czyli tutaj ja tak naprawdę zwiększę kompresję. Albo możemy wykorzystać coś innego. Kuba mówi, że zgięcie jest problematyczne. Dobra, więc on wykona zgięcie. Zobaczymy sobie, co się staje na myśli wskaźnikowym. O, jest niewydolny. Cudownie. I ja teraz sobie sprawdzę, czy to wynika rzeczywiście z dysfunkcji stawu łokciowego, tylko czy ja muszę zrobić coś innego. E, dobra, więc postymulujemy sobie chwilkę ten łokieć. Trzymaj. Nie, znaczy dalej jest słabo, nic się nie dzieje. A jak postymulujemy sobie kompleks tutaj barkowy, staw ramionopadkowy, e, bardzo ważny obszar tak naprawdę, kończyny górne, czyli tak naprawdę przednia część stawu, przegroda pomiędzy mięśniami na ramieniu, a piersiowym mniejszym. Trzymaj. O, i tu mi się poprawię od razu. Mamy więcej mocy. E, Więc co, zrobimy sobie taki zabieg. Zobaczymy, czy w ogóle będziesz czuł jakąkolwiek różnicę. Bo teraz jak robisz zgięcie, czujesz dyskomfort, tak? tak. Spróbuj sobie to zrobić. Mm? Mhm. Dobra, okej. Okay. Opuść. Ja Ci tak chwilkę postymuluję ten staw napadkowy I Ty powiesz mi, ale tak szczerze, dobra? Bo to się może poprawić od razu, ale nie musi. Zegnij. Podobnie. Podobnie. Dobra. Czyli nie, nie, rzeczywiście od razu nie wpływa to nam tak naprawdę na zmniejszenie dogliwości bólowych, ale poprawia nam od razu funkcję. Więc zobaczcie, jak to jeszcze wyglądało. Żebyście to tak namacalnie to widzieli, to ja stymuluję sobie tak naprawdę tutaj obszar konkretnie stawu ramienia opadkowego. Wracam do bicepsa, który był słaby. Trzymaj, nie pozwól. I on mi zaczyna działać. Więc ja wiem, że praca tutaj będzie dawała fajne efekty. Zobaczmy sobie od razu prostą terapię. Zobaczmy sobie, czy nam jakiś... Zgęstnienie tkanek mamy. okej, okay. Tutaj przyczep mięścia piersiowego większego jest dość mocno tkliwy. Tutaj spoko. jest spoko. Dobra, więc od razu wejdziemy sobie tutaj w terapię, rozpracujemy to, e, dorzucimy sobie też kilka innych elementów za chwilkę i zobaczymy, czy ten efekt nam się będzie utrzymywał. Bardzo prosta praca, która polega na tym, że ja sobie tam wejdę głębiej, wybiorę sobie luz tkankowy i delikatnie poprzesuwam się tutaj wzdłuż przegrody pomiędzy ramiennym a piersiowym mniejszym, a przy okazji poprzeczna praca na mięsiu piersiowym, a większym jego przyczepia do kości ramiennej. Więc chwilka takiej prostej pracy nas czeka. Oprócz prostej pracy w przegrodzie, zobaczymy sobie jeszcze, jak sam mięsień piersiowy mniejszy, piersiowy większy, a dlatego, że czuję, że tutaj to napięcie jest dość, dość spore. A myślę, że praca z nim da nam fajne efekty, więc zrobimy sobie tak. Delikatno rozluźnij się, pozycję rozciągnięcia, puść, poszukam sobie tutaj na piersiowym... Okej, okay, dobra. Widzimy, że jest niefajnie. Dobra. I teraz tak. Zrobimy sobie prostą technikę pozyjnego rozluźniania, gdzie ja poszukam sobie tak naprawdę tego miejsca konkretnego. 18. I poba 8 na 10. Dobra. Rozluźnij się. I poruszamy sobie, poszukamy pozycji bezbolesnej. Puść rękę całkowicie. Mhm. Jak teraz? To jest spoko. OK. I w tej pozycji sobie zostaniemy. Poczekamy sobie na efekt rozluźnienia, a później jeszcze wykorzystamy takie proste techniki poziomego i pionowego rozluźnienia z masażu tkanek głokich. Dobra, dodatkowo pobawimy się troszeczkę z tym mięsiem jeszcze, bo jest taki mało, elastyczny, więc chwytam sobie piersiowy, większy, a w takim poprzesznym chwycie pociągam sobie te tkanki do góry, do siebie. To już powoduje daje fajny efekt rozciągnięcia, rozluźnienia tego mięśnia, poprawienia elastyczności. Szukam kierunku, który jest dysfunkcyjny, wybieram luz tkankowy i właśnie na takim wybranym luzie tkankowym troszeczkę sobie czekamy. Przy okazji pasem sobie spokojnie oddycha, może bardziej angażować klatkę piersiową podczas tego oddechu, to też jeszcze zwiększy nam elastyczność tutaj tych tkanek pod palcami, będzie większa, większa praca tych mięśni jeszcze. Dobra, i chwilkę sobie poczekamy właśnie w celu zwiększenia tutaj mobilności tkanek na klatce piersiowej. Przy pracy w ogóle w tym obszarze też warto zwrócić uwagę, bo tu mamy dość sporo struktur nerwonaczyniowych, stąd na przykład Kubie pojawiło się delikatne mrowienie ręki, więc wychodzimy sobie na razie. Ale i tak nam udało się sporo rzeczy tam rozluźnić. Zobacz sobie proszę teraz to zgięcie w stawie łokciowym. Czy coś się zmieniło? Połowa tego, co była. Połowa tego, co była. Dobra, czyli idziemy do przodu powoli. Słuchajcie, zobaczymy sobie w takim razie, czy nam tutaj mięsień typu biceps poprawił się. Zobaczymy sobie w takiej pozycji. Utrzymaj, nie pozwól. OK, biceps trzymaj. Biceps. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj. biceps nie działa. Zobaczmy w takim razie, jeszcze triceps. Wiesz co, trzymajmy się wtedy badaliśmy w pozycji neutralnej. Trzymaj, ale triceps nie. Ok. Stymuluje sobie. Jest Słucham? Słuchajcie? dyskomfort. Okej, okay, jest dyskomfort. Dobra. stymuluje sobie tutaj staw. Ramion opadkowy, trzymaj. Mm. I się nic nie poprawia. Czyli okazuje się, że niekoniecznie już e, praca z tym stawem poprawi mi e, pracę mięśnia drugiego ramienia. Zobaczmy sobie w takim razie, czy jak sobie troszeczkę rozluźni się. Porozluźniam. Postymuluję sobie tutaj obszar obszar szyi. Ok. Głęboko. Dobra. Zobaczymy sobie, czy się tam poprawi praca trice. Trzymaj. Mm. Nie specjalnie. Dobra, idźmy sobie w takim razie dalej. Zobaczymy sobie klatkę piersiową. Wiesz co, może zrobimy sobie to w ten sposób, że ja tak postymuluję tą klatę. Dół troszkę sztywny. Trzymaj. Niekoniecznie. A jeszcze niżej? Bo ten dół jest sztywny. Trzymaj. Trzymaj. Niekoniecznie. Dobra, w takim razie zróbmy sobie taki trik. Weź, weź duże zgięcie. Trzymaj. Nie. To już nam, zobaczcie, to już nam nie wyhamowuje mięśnia wskaźnikowego, więc idźmy w takim razie do wyprostu. Duży wyprost? Wyprost jak najbardziej. Więc zobaczmy sobie. Tutaj. Niekoniecznie. Zobaczmy sobie tył może stawu ramionopadkowego. Niekoniecznie. Sam triceps. Łokieć. Nadgarstek. Niekoniecznie. Dobra, idziemy sobie dalej. Zobaczmy sobie w takim razie. O, proszę pana. Duża sztywność miednicy. Cały czas wyprost. Wchodzę głęboko tutaj. Talerz biodrowy, prawy. Trzymaj. OK. Czy znowu się pokrywa palpacja z testami? Widzimy, że tutaj coś się dzieje. Żeby być pewnym na 100%, zobaczmy jeszcze raz. Triceps. Trzymaj. Nie działa. Stymulacja tutaj. Miednica prawa strona. Działa. Dobra. Więc wjeżdżamy sobie w miedniczkę, bo ta sztywność jest. E, Spokojnie? Tu, no Tu jest fajnie, tu jest niefajnie. Czyli prawa strona miednicy. Zobaczymy w takim razie, czy też jakaś e, różnica w pracy bioder jest. Bo czasami też możemy sobie jak powoli, jak. E, po nitce do kłębka iść i tak naprawdę szukać sobie, co tego pacjenta jest problematyczne. Oczywiście, jakbyśmy, wiecie, zrobili dokładną diagnostykę, dokładny wywiad, analizę posturalną, chód, protokół palopacyjny, to byśmy wiedzieli, że mamy dużo więcej problemów, niż to, co zgłasza nam pacjent. Ale tak naprawdę możemy sobie iść od problemu i powolutku sobie sprawdzać, w jakim stanie ten nasz pacjent jest. Więc sprawdźmy sobie tę bioderka. Zobaczmy sobie, rozluźni się zakres ruchu, piękna rotacja zewnętrzna. Średnia rotacja wewnętrzna. Bardzo średnia rotacja wewnętrzna. Kuba. Mam nadzieję, że pracujesz nad tym. Pracuję cały czas. Cudownie. Tu jest też słaba, ale lepsza. Zobaczmy sobie dla porównania dwie dość istotne struktury, jeśli chodzi o rotację wewnętrzną. Czyli pośrodkowy, średni. Trzymaj. Gorzej. Tutaj. Lepiej. Dobra. Trzymaj. Gorzej. Tutaj. Lepiej. Dobra, więc znowu w testach wychodzi nam na pewnie szerokie i pośrodkowy średni słaby. Strona prawa, a lewa strona lepsza, więc tym bardziej te biodro jest na pewno dobrym pomysłem. Ale bioderka tutaj wypadałoby coś z tym jeszcze e, zrobić. Warto zwrócić uwagę, że u Kuby tak naprawdę mamy cały czas problem po prawej stronie i wszystkie struktury są wyhamowane. Także tutaj warto byłoby zwrócić uwagę na te problemy jeszcze troszeczkę dokładniej. Dlaczego tak jest? Porównamy sobie w takim razie jeszcze tutaj, co się dzieje Uu, z mięsiem biodrowym prawa strona, lewa strona. A jego też sobie moglibyśmy zbadać, czy rzeczywiście jest wyhamowany, a może działa dobrze, aczkolwiek już widzę z palpacji, nie to wygląda średnio, więc zobaczmy sobie takie jeszcze z ciekawości: rotacja zewnętrzna, zgięcie, utrzymam taką pozycję. No i oczywiście, nie zaskoczeniem, że biodrowy też działa kiepsko. Dobra, więc co ja będę robił? Wchodzę sobie głębiej, wybieram te tkanki, pociągam je w stronę przeciwno do stawu biodrowego. Odciągam to wszystko i poczekajmy sobie chwilkę. Delikatne rozciąganie. Hmm? Mhm. Dobra, więc czekamy sobie chwilkę na rozluźnienie. Prostowa technika mięśniowo-powięziowa. Dobra, słuchajcie, trochę nam odpuściło, więc rzucimy sobie do tego jeszcze ruch delikatny. To jest technika, która rzeczywiście ona się gdzieś tam może pojawiać, bo ja bardzo często pracuję z okolicą właśnie mięśnia bedrowego z otrzewnością, no właśnie w ten sposób. Wchodzę sobie głęboko, wybieram ustankowy na zgiętym kolanie, dzięki czemu mogę wjeść głębiej. Ok, a następnie pasem prostuję sobie nogę. Ślizgasz sobie po skarpetkę po stole. Mhm. I ja sobie też tutaj odciągam w kierunku banku po stronie przeciwnej. No, w porządku. Dobra, zróbmy sobie tak jeszcze dwa razy, dobra? To było dosłownie trzy minuty pracy. Zobaczmy sobie, jak mięsień biodrowy, trzymaj. O, On nam się pięknie zaaktywował. Zobacz sobie zgięcie w łokciu. Jest tu dyskomfort? Zero. Zero, wyprost? Jeszcze. Dobra. Minimalnie, dobra, OK. Idę sobie w takim razie jeszcze tutaj, rozluźnij się. Idę sobie z tego trica, trzymaj. Jeszcze niekoniecznie. Zobaczcie, on dalej nie działa nam, a już tak naprawdę dyskomfort się zmniejszył. Stymuluje sobie przód tutaj. Trzymaj. Nie działa nam, ale my wiemy, że to biodro nie jest w dobrej kondycji. Więc ja postymuluje sobie na przykład boczną stronę tego biodra. Trzymaj. O. I rzeczywiście nam działa, więc popracujmy jeszcze z tym biodrem. Użymy sobie pacjenta tutaj na lewym boku. Połóż się na lewym boku. Dobra. W takiej pozycji, żeby mieć dostęp tutaj do krętarza. Palpacyjnie poszukamy sobie, co tu się dzieje. Ok, No i rzeczywiście mamy taki o, konkretnie napięty obszar, z którym trochę popracujemy. Bardzo proste zjaźniki, gdzie wjadę sobie delikatnie łokciem, wybiorę sobie tak naprawdę luz tkankowy, kompresję, i chwilkę poczekam. Wchodzimy sobie łokciem, oczywiście jakbyśmy robili techniki z masażu tkanek młokich, co oczywiście byłoby tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem, to pracowaliśmy z podanek, to bez dyskusji nie byłoby lepsze, ale tutaj powiedzmy, że nie będziemy już kuby rozbierali, więc wjedziemy sobie tutaj łokciem, ok, to już może być dobra opcja, a później dorzucimy sobie jeszcze tutaj tarcie, przez co zwiększymy sobie ukrwienie w tym obszarze i zobaczymy sobie, co nam to da w kontekście stawu łokciowego i pracy tricepsa? Więc delikatne ruchy, jak tkanka już nas wpuści, to dużo są sobie delikatne ruchy tarcia. W porządku? Dobra. Okej, okay. i chwilę czekamy sobie, tak? Bo czuć pod tym łokciem, nawet pod łokciem czuć, że jest tam trochę sztywno, a wiadomo, że łokieć nie jest dobrym narzędziem diagnostycznym i palpacyjnym. Proste techniki nakierowane na pracę na obszarze nad krętarzem większym, czyli w okolicy pośrodkowego średniego na naprężacza powoli szerokiej. Połóż się na plecy kuba. Zobaczmy sobie, czy tak przy okazji, no nie, czy tam pośrodkowy średni nam się zaaktywował. Ręce wzdłuż tułowia, utrzymaj, nie pozwól. Super. Trzymaj. Tutaj można by jeszcze zwrócić uwagę troszeczkę na ten naprężacz, ale to nie jest nasza dzisiaj głównie praca, dlatego że dzisiaj chcieliśmy pracować właśnie ze stawem łokciowym. Trzymaj. O, i teraz triceps nam zaczął pięknie działać. Łanie sprężynuje, czuć, że jest normotoniczny, cudownie. Zobacz sobie, duże zgięcie. Wyprost. Super, dobra, I mamy tełat załatwiony, Usiądź sobie jeszcze, ja zobaczę e, u ciebie, e, jak te struktury, które stosowaliśmy, tam jeszcze był na ramienny, trzymaj. Fajnie on działa, dobrze. Zrób sobie rotację głowy, zobaczmy, czy nam się poprawiło to. Mhm, druga strona. Jest lepiej, nie wiem, czy czujesz jakby coś, że jest coś tam... Elikatnie. Tak, I... tak, tutaj być może warto było pracować jeszcze trochę z szyją, a może z tułowiem. To wszystko oczywiście e, dzięki narzędziom, które tutaj robiliśmy neurodengstycznym, możecie sobie stosować, to nie jest problem, ale chcieliśmy się skupić na łokciu. Pamiętajcie też, że czasami nie warto zrobić u pacjenta za dużo na jednej wizycie, dlatego, że może spowodować, że jego ciało, jego układ nerwowy nie udźwignie tej terapii. Za dużo bodźców, za dużo zmiennych, za dużo stresu, więc też warto sobie to wszystko dawkować ostrożnie, powoli. Dobra, staniesz na chwilkę, ja zobaczę się na sierczy grzbietu. On mnie interesował, był naprawdę słaby przed terapią. Utrzymaj, nie pozwól. No i cudownie. Trzymaj, jest fajny, miękki, elastyczny tutaj ruch, więc dalej ta jest sukces normotoniczna. No i cudownie, de facto uda nam się znormotonizować wszystko, co w obszarze stawu ramiennego i stawu łokciowego chcieliśmy. Możemy sobie usiąść jeszcze na chwilę, zobaczyć, bo wcześniej, jak robiliśmy kompresję, nam się wskaźnik wyhamowywał. Zobaczymy, czy dalej tak jest. Utrzymaj tak rękę. Kompresja, trzymaj. O, super, trzymaj. Jest ok, jest ok, także tutaj tego podrażenia w obszarze stawu łokciowego nie mamy, pomimo tego, że my tak naprawdę nie zrobiliśmy nic z stawem łokciowym, a na staw łokciowy wpłynęliśmy. Także zobaczcie, system naczyń powiązanych, problem z łokciem, co się działo. Praca z stawem ramionopadkowym, logiczne, praca z obszarem biodra. Dla mnie bardzo logiczne, dla wielu osób może się wydawać to dziwne, ale uwierzcie mi, tych połączeń jest więcej i są naprawdę e, dziwniejsze. Także dzięki Kuba, a tutaj za to, że zgodził się być modelem. Mam nadzieję, że ten łokieć nie wróci. Też mam taką nadzieję. Dajcie nam znać koniecznie w komentarzu, czy takie podejście Wam się podoba. Co w ogóle o neurodensyce myślicie? E, czy to jest właśnie model pracy, który chcielibyście wprowadzić do swoich gabinetów? Czy widzicie w tym wszystkim potencjał? Także czekam na Wasze komentarze. A jeżeli ten temat wam się podoba, to oczywiście was serdecznie zapraszam. W listopadzie jeszcze 24 godzin 19:00 mamy webinar, gdzie wspólnie z Maćkiem wprowadzimy was w świat właśnie pracy ze stawami krzyżowo-biodrowymi, czyli bardzo popularny, bardzo fancy temat w świecie fizjoterapii, i pokażę wam, co my o tym myślimy. Jak wygląda diagnostyka, jak wygląda leczenie, jak wyglądają zalecenia, z czym z te stawy w ogóle krzyżowo-biodrowe warto ugryźć, o co w tym wszystkim chodzi. Będziemy się widzieli 24 na webinarze od 19 i tam 3 godziny bezpłatnej wiedzy czeka na Was. Żeby się na webinar zapisać, wchodzicie na stronę neuroprojekt.pl i tam na pewno znajdziecie sobie właśnie te wydarzenie o stawach krzywodrowych. A ja czekam z niecierpliwością na Wasze komentarze. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.